Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze, jak widzicie, Kroniki Myrtany Archulos. I tak, powiem wam, że zrobiłem wielkie przygotowania, których to nie szczędziłem wydatków. Mówiąc najprościej, jesteśmy całkowicie bez pieniędzy. Po tym wszystkim, dosłownie zero sztuk złota mi zostało. Ale tak, nie ma co mówić, źle. Jak widzicie, robimy wielkie gotowanie. I cóż, mam nadzieję, że po tym wielkim gotowaniu będziemy bogaci na tyle, żeby pokupywać jakieś fajne rzeczy. Więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, wszystko po kolei. Tylko te, które mają jakieś bardziej wymagane niektóre rzeczy, jak przykładowo, żeby was nie okłamać. Ale tak, no tutaj gdzieś było chleb na piwie na przykład. Ale tak, to wszystko mam powykupowane, jak widzicie. Bez wyjątku, wszystko. No i tu jeszcze pierzeń pasterska z winie. Na winie, tak, pasztet z resztek. Jak widzicie, wszystko jestem w stanie przygotować. Jestem z siebie po prostu bardzo nawet dumny, można powiedzieć. Głównie dlatego, że udało mi się to wszystko ogarnąć bardzo szybko. Więc no. Ostatnie, co nam zostało do wytworzenia, jeśli cokolwiek. A, jeszcze nic. Dobra. Dobra. Więc oto i moje piękne złoto, jak widzicie. Nul, hey. Nic, zero. Mam wszystko, czego potrzebujesz. I proszę, wiejska jajecznica. Dla ciebie. Za 19. Pasztet z resztek za 21. Masz. Szarlotka za 30. Masz. Dla ciebie. Pajda z mięsem 23, to już wiadomo. Zapiekanka farmerska 26. Masz. Dla ciebie. Ja tu może nawet przyspieszę, bo ty będzie ciągle mówić to samo. 13, 22, 16, 17, 7, 32 i marnowana rzepa za 18. Inaczej mówiąc, mamy 264 monety. Zatem gdzie możemy nieźle sobie poszaleć, teoretycznie. Albo mówiąc ludzkim językiem, iść się nauczyć jakiś tak zbierania czegoś. Czego konkretnie będziemy się uczyć jeszcze, nie wiem. Na pewno coś. To mogę wam powiedzieć tyle. Teoretycznie najlepiej byłoby dla mnie chyba się nauczyć kłów, pazurów i tym podobnych. Nie uczy mnie, tylko nauczy mnie czegoś o myślistwie. Czy polowaniu. Naucz? Pewnie. Ły pazury. 300 na to potrzeba. Tu mam też skrzydła, żuwaczek, czułuję w jadowych. Też tego uczył. Dobra, będziemy musieli jeszcze jakoś trochę nachorować, ale kły i pazury. To jest pierwsza rzecz. Jak wyrywać zwierzętom kły? Widzisz, już się czegoś nauczyłeś. Okej. Przyniosłem trofea. Chyba zapomniałeś wziąć je ze sobą. Pamiętaj, skupuję tylko pazury i kły. No tak, myślałem, że może coś mamy, ale jednak nie. Pokaż mi swoje towary. Czy jestem w stanie coś swoją drogą sprzedać? Tak tutaj z tych moich rzeczy, na pewno mam chwasty. Alchemii. Jakie to tanie. Czynności zgniłe, czy jakieś inne rzeczy. Obawiam się, że nie będę w stanie. No, niestety nie będę. Może szczaw królewski, ale aż takim iłopem to ja nie będę. Zamiast tego chyba lepszym wyborem byłoby na chwilę jeszcze cofnąć się do wioski. Pomyśleć, czy ktoś jeszcze czegoś od nas nie chciał. Takiego wykonalnego, leśnego, da, jak miło. Może by nie było, o też wam, że szybko się tego nauczymy. Jak już będziemy miał kły i pazury, to jestem w stanie polować na większość takich pospolitych zwierząt. Nie mówię o gadach, ale o zwierzętach takich pokroju szczury, wilki, można nawet ścierwojady. Tak, a co tu mam? Nieostrożny zakład, spotkanie po latach, sztuka pisania. To nie co.
zdobywanie przedmiotów, czy coś tu było ważnego? Dobra, Markus to nie. Garden niedawno dostał. Frida nie, kucharka nie. Rzeźnik Remi. Może spróbujemy tu mięso posprzedawać. Nie wiem, czy najmądrzejszy pomysł, ale... Pójdziemy do tego rzeźnika, spróbujemy i... No wiem, może nawet zyskamy wystarczająco, żeby się nauczyć wyciągać... pazury bodajże. Chyba tak. No, jak już coś się nauczymy, to... Jak mówię... O, tu jesteś. To nie będę się bał już aż tak bardzo bić w większości rzeczy. Mięso z cierwojada. 6 sztuk. Dla ciebie. Nieźle. Nieźle płacą za to mięso. Dla ciebie. I kotoszczur. Ale gdzieś będę czegoś innego potrzebował, to... Dla ciebie. To dziękuję ci bardzo, Remi. Czekaj, czy tam? Tak, Remi. Bo stać nas na naukę. Prawie nawet jednej rzeczy ze 150, jednej ze 100. A nie, 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 nie aż tak dobrze. Mam 204... To tak, to prawie. Zadamy mu chwast i będziemy mogli się nauczyć jeszcze jednej rzeczy. A. Ale nie tylko czego. To będzie taką najlepszą opcją. W sumie będę mógł jeszcze pomyśleć o tym. Trzeba się śpieszyć. Już tak bardzo. I tak, skoro mam takie piękne umiejętności, to kto wie, może dzisiaj pójdziemy sobie na jakieś większe polowania. Zanim będziemy robić jeszcze tutaj tą główną fabułkę. Bo prawdę mówiąc, nadal nie zdecydowałem się, pod co chcę grać. Mam dwóch kandydatów na takie większe ścieżki, którym chcę grać, ale... Ale no, jeszcze nie jestem pewien. Jak wyrywać zwierzętom pazury? Pazury możesz pozyskiwać z wielu gatunków, ale zasada zawsze jest taka sama. Zacznij od złapania palca danego zwierzęcia i upewnij się, że pazur jest cały wysunięty. Następnie wbij ostrze pod nasadę szponu i go podważ. Czasami może zostać na jakimś ścięgnie. Wtedy musisz je jeszcze dodatkowo przeciąć. Okej. I dobra, skrzydła krzepiców, czużuwaczyki. Pokaż mi swoje towary. Ja już mówiłem, że się jeszcze zastanawia. O, coś tu sprzedajesz? Specjałowcy i mięsne... paczuszki. Dobra, nauczymy się tego od razu. Tak czy inaczej, chwasty nie są do niczego teoretycznie potrzebne, co ci mogę je oddać. Albo potrzebujemy jeszcze kilka takich. Może lagi? Nie wiem. Na pewno nie nic z takich rzeczy, które są na pewno potrzebne. A. Coś się znajdzie. Pochodnie w sumie mogę. I chrust. Dobra. Ojcze, chcę po prostu sobie wziąć przy okazji obie recepty, żeby o nich nie zapomnieć. Znając mnie. Dobra. Specjalność łowcy. Rozumiem. Leśne jagody, wilk. Okej. Okay. Easy. A tutaj? Rozumiem. Też easy. Dobra. A, i prawie bym zapomniał o najważniejszym. Żuwaczki. Hej. W sumie widzieliśmy dużo polnych bestii, co... Naucz? Pewnie żuwaczki będą dobrą wyborą. Następne będą skrzydła krzypijców. Jak pozyskiwać żuwaczki? Żuwaczki to coś dobrego dla początkujących. W przypadku większości gatunków są one zrobione z twardych, chitynowych pancerzy, więc trudno je uszkodzić. Kiedy będziesz miał przed sobą martwą, polną bestię czy pełzacza, złap ich żuwaczki u nasady. Gwałtownie przekręć i szarpnij. Powinny znaleźć się w twoich rękach. Okej. Dzięki za poradę. I tak, teraz kiedy już mamy, to w sumie co dalej? Następny chyba powinny być skurgadów, moim zdaniem. Czy... To tu jest pewne. Ale dobra. Skoro mamy już takie piękne umiejętności, oczywiście zapiszę sobie. To może nalecieć już chyba z tym. Z eksploracją, jak jeszcze powtarzam. Bo pytanie, co ja chcę zeksplorować najpierw? To jest akurat naprawdę dobre pytanie. Z wielu powodów. Ale dobra, zacznijmy od tego, że może najpierw pójdźmy tutaj w okolicy tych pól z polnymi bestiami. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek innego dało się zebrać z polnej bestii, niż to, co już mamy, więc... O,
O, laga, jak miło. Chciałbym przerobić na strzały, to sobie wykorzystam. I szczerze mówiąc, chyba nawet to zrobię, bo... No, nie będę aż takim jołpem, żeby dawać, że nic nie wiem. Bo to akurat wiem, jest achievement za to, żeby 50 black przerobić na strzały, albo bełty. Okej, okay, widzę tam topielca i to nawet nie jednego. Na to trzeba uważać, topielców nie chcemy na razie jeszcze mordować. Bo trochę nam brakuje rzeczy, żeby móc legalnie topielce bić i nie tracić na tym nic. Pomijając jeszcze to, że możemy ogólnie być za słabi na takie rzeczy. Okej, okay, ta polna bestia jest słaba. Ale to młoda polna bestia, więc ma coś dziwić. Tak się inaczej. Żuwaczki. Alchemiczne coś. O, chwasty. Lubię chwasty. To zawsze, jeśli jest dla nich jakieś zastosowanie, to je znajdę i wykorzystam. Nie, topielec. Idź, idź sobie. Nie chcę z tobą walczyć. A jak nieco sprzedam. Bo no, prawda jest taka, a nie inna. Jeszcze nie wiem, co w ogóle będę chciał zrobić dalej niż tutaj, teraz, w tym momencie. No tak, umiejętności łowieckie są podstawą, ale czy dalej będę iść w kowalstwo, alchemię, czy łuczarstwo nawet? Totalnie nie mam pojęcia. To szczerze mówię, po prostu... Niczego tu nie znajdę. Wszystkie opcje wydają się zachęcające. A przynajmniej się dowiedziałem jednej rzeczy ważnej. O... Że nie muszę mieć alchemii, żeby móc i tak korzystać z jakichś tych jagód goblińskich na przykład. Są tu topielce, co mnie trochę niepokoi, ale zauważyłem coś, co mnie bardziej zachęca. Tam pójść. Czy same topielce mnie zniechęcają? O, roślina lecznicza, jak miło. Lubię roślinę lecznicza. Nie! Topielec! Topielec! Leczny topielec. Dobrze, że zapisałem, bo patrzcie. Dobrze widziałem? Tak! Są tu jakieś zwłoki. Okej. Okay. Gdyby nie to, że utkłem w kamieniach, to by można nawet uciec. Mógł. Ale są tu jakieś zwłoki. Ja chcę je zdobyć. Tylko nie podejdę do topielców tak bezpośrednio, wiecie, kiedy nie mogę ich jeszcze pazurów i skór zbierać. Chociaż ich pazury chyba mogę. To skóry są problemem. Tak. Więc... Tak. Miałem sobie tutaj spokojnie łazić, tłuc polne bestie. A tu proszę, znalazłem znowu coś, co mnie zaciekawiło bardziej. Dobra. Niemniej jednak, no, musimy to robić. Kolejna sprawa? Może się Marvin będzie przykucnięty, co topielce go nie wykryją. Oj, chodzenie w przykuckach. Wspaniała rzecz. W tym. Chyba nie zadziałało. O nie! Słyszę jakiś odgłos, którego bym chyba nie chciał słyszeć. Co to jest?! Żaboludź! Też mi coś! Też mi coś, żaboludź! Jak mam tym dostać? Czy ja nie mogę tego odpuścić? W szczególności, że... Nie miałem okazji szybko zobaczyć, ale coś tam było fajnego chyba na tych zwłokach. W sensie, no, wiecie... Ja tam widziałem ten, jak to się nazywa, zwój tego. Wybaczcie, to chyba taka przerwa dziwna, nawet bez cięcia, ale no, chciałem po prostu jakby zareagować na to, że mi weszli. I nie, nie da rady, od razu będą chodzić do pielca. Jedyne co, to dać się pobić topielcom, albo je ubić, bez zbierania skór. Trudno. Za tym idzie, chyba bym się odpuścić sobie chwilowo. Mniej pójść dalej. No dobra, wybaczcie to cięcie. Tak. Waldemownicy, czy tak poważnie? Zdążył mi włączyć na OBS-ie, więc jej.
Ale tak, powiedzmy tylko, że poddaję się chwilowo z tym wszystkim. Może wrócimy tam w nocy, kiedy nie będą spać, będziemy zakradać czy coś. Zobaczymy, czy wtedy coś się znajdzie, czy też nie. Ale chwilowo, no. Chwilowo nie ma co. A w międzyczasie po prostu poszukajmy jakichś ścierwojadów czy innych dziadostw, które możemy też pobić. Okej, kapeczka. Okej, tam nadal jest nasz kolega, ten śpiewak Tercz, jak mu tam było. I ścierwojad. Nie wiem, czy mi się wydawało, czy tamte ścierwojady, które wcześniej widzieliśmy, wyglądały trochę inaczej. Otóż nie, dobra. Nawet jeśli to ten jest zwyczajny, więc nie ma co narzekać. 70 ekspa, miło. Co ze ścierwojada? Okej, czy ścierwojady tutaj pazurów ani innych rzeczy nie wyrzucają. I jabłka drobowe. Kurczę, mogę mieć jeszcze więcej funduszy, gdybym nie kupował tych rzeczy w wiosce, tylko je poszukał. No cóż. Żeby nie było, nie żałuję tej decyzji. Żeby jednak w wiosce je kupić. Bo dzięki temu szybciej udało się to wszystko załatwić. O, i niektóre ścierwojady mają jajka po prostu. Okej. W sumie jest motyw taki... Jakby to nawet się określić. Dla mnie to nic nowego, bo... Był stosowany też... w odcinku trzecim. Oczywiście, że nie zapisałem, bo ja miałbym zapisać. Po co ja miałbym zapisać? No. Typowe. Niestety u mnie typowe i to bardzo typowe. Nie umiem po prostu bić się ze ścierwojadami. A, ognisko pokrzywa. Nie będę przy ostatnim. Podnosiłem czy nie, więc teraz podniosę. Dla swojego własnego bezpieczeństwa. I lecimy jeszcze raz z te ścierwojady. Może tym razem jakimś cudem dostaniemy więcej jajków. Chyba, że to działa tak, że coś już odgórnie przypisane. Co jakiś ścierwojad daje. Ja bym tylko kamnowa gra, to już jakby coś tam losuje. Już od razu wiadomo, że dajmy na to ten ścierwojad ma to, a ten to i tak dalej. Mówiłem, że takie rzeczy przykładowo na pewno nie były robione w gotku 1, a nie w gotku 2. Wybaczcie to, ale tak oryginalnym. Więc tak, jeśli tutaj to zrobili, to musieli jakieś samemu ten system zaimplementować czy coś. A wiem, że nie jest na najprostszym przykładzie, jak istnieje, czyli gobliny. I to, czy z goblina dostanę rybę, czy jedną monetę, czy nic. Czy dajmy to dodatkową lagę. Czasem było tak, że pokonuje się goblina, a w jego kierunku jest kolejna laga. Dobra, tu nie ma. Chyba nie było jajka tym razem. Więc teoretycznie jest to losowane. Jeśli chciałbym być wredny, to mógłbym wczytywać za każdym razem, aż dostanę 3 jajka z 3 ścierwojadów. Ale nie wiem, czy jest to aż takie, powiedzmy, ważne. Więc tak, i mięso ścierwojada surowe. Dobra. Co mamy, co? O nie, no przestałeś. Czemu? Dobra. Zapisuję jeszcze raz. Na tym samym slocie nie ma co przesadzać z kasowaniem starych zapisów. A co ważne, to jednak to, że ten... Idziemy tam, gdzie dalej będą kto szczury. Jednak tym razem nie chcę udawać się aż tak daleko. Chcę po prostu zakończyć jakby swoją przygodę po pokonaniu tych ścierwojadów. No nie ma co po prostu być chciwcem eksploracji. Okej, diabno pierwszy, więc jesteśmy martwi. Zgodnie z pardami, które da się usłyszeć w kolonii górniczej Collins. Która obecnie nawet nie istnieje. Chyba? Się, no nie było jeszcze nic wspomniane, więc albo jeszcze nie istnieje, albo dopiero mi składają. Tak czy inaczej, tam byłyby te karty szczury, których na razie nie chcę bić, bo sadło karty szczura. Możemy się chyba nauczyć podnosić. Teraz sobie wydobywać, zbierać. Pozyskiwać, niż podnosić bardziej, no ale wiadomo o co chodzi, więc tak. 6-4. A, dobra, znowu mi przeszkodzili, ale jak widzicie... Tym razem... Ten.
Co ja chciałem? Zgubiłem wątek. Nieważne, ale tak, znowu przeszkodzili do mównicy. I tak, idziemy powoli gdzieś. Tak, ale co ty oferowałeś za jakie ceny? Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż? Polowaniu? Skóry gadów, dobra. Pozyskiwanie sadła, kurczów wiadowych, okej, to takie rzeczy zostały. Dobra, czyli potrzeba nam, inaczej mówiąc, tak najbardziej teraz powiedziałbym, że z 400 sztuk złota. Dużo. Może są jakieś fajne sposoby na to, żeby to pozyskać. Ja tam ich na razie nie znam. Więc no... Nie będę się powiedzmy cieszył z tego, że to jest niewiele. Jest to cholernie dużo w moim odczuciu. O, chrząszcze. Jak ładne chrząszcze. Więc tak, wbijemy chrząszcze. Pozyskujemy z nich mięso. I co ciekawe, mamy nawet kogoś, kto wykazał się chęcią zjedzenia tego mięsa. Nic tu nie ma. Co może sugerować, że sytuacja obecna na tym... Na Archolos nie należy do najlepszych. Skoro są gotowi zjeść jakąś potrawę z rybaków i przy okazji smaczy z korzeń. Z korzeń, tak. Ja, można to zeżreć teraz, żeby dodać sobie jedną siłę, albo przerobić na jakiś eliksir, zupę czy co innego, żeby dostać pewnie więcej. Ile konkretnie to nie powiem. Może to być 5, może to być 3, może to być nawet 2. Bo to ile się dostaje, to naprawdę jest... No, zależne od tego, w jakiego moda gramy. Zresztą... Jaką wersję nawet Gothica. Pamiętam, że w jednej dawał 5, w jednej dawał 3. O, a teraz... Właśnie, to jest ten... Piekielnie niebezpieczny nas chyba. A, chyba tak. Widzicie, to jeszcze wygląda inaczej. Okej, czyli tutaj... Jakby... Bodym szczerwo jeden dalej inny wygląd. Jaka jest w ogóle różnica? W sumie? Okej, młody biją jeszcze mniej niż dojrzałe ścierwiady, więc tak. Jesteśmy bliscy śmierci. Szkoda, że nie mam łuku, byłoby fajniej, łatwiej. Ale dobra. Czy miałem rację, że te niektóre ścierwiady były jakieś takie dziwne? Okej. I tak wiem, że mogę się wyleczyć, ale po co mam to robić? To się może przydać później. Lepiej po prostu się męczyć. Ja tak poważnie może rzucę jakimś zaklęciem. Z tego, co można się zasugerować tym, jak coś w umiejętności jest pisanie zwojów. Jest też krąg, ale krąg to chyba za szybko nie znajdziemy. Pisanie zwojów też nie wiem, ale tak czy inaczej zwoje można zawsze kupić i tak dalej, więc... Jest to trochę marnotrawstwo, nie będę udawał. Ale ta, jeden zwój za pokonanie ścierwojady, czemu nie? Niczego tu nie znajdę. Okej, czyli wniosek jest taki, nawet młode ścierwojady mogą mieć jajka. Dobra, sobie się na tym... Nie, na następnym. Gdybym jednak chciał wczytać się i zaoszczędzić tego zwoja. Chyba trochę podejść, zobaczyć, co się będzie działo w tych zabójczych lasach, bo jak na razie są tutaj ścierwojady. No i palna bestia. Co jest ważne, jest to młoda palna bestia. Ja lubię palne bestie. Pamiętam, że kiedyś jak byłem dzieciuchem, to nie chciałem do nich podchodzić, bo miałem takie... O cholera, pewnie to będzie niebezpieczne i mnie zabije. Ale to jakbym totalnie mam dzieciuchem, który... No, pierwszy miał styczność z Gothiciem 2. Potem jak ja pierwszy raz już zacząłem bić, to stwierdziłem, ale to słabe. Dobra. Idziemy ogólnie krawędzią lasu. Po to, żeby ten... Zobaczyć, co tu się kryje. Jakieś szczury, ale inne. Jest mi szczekł w tle, więc wybaczcie za to, jeśli coś. Mam tutaj do czynienia z czarnymi szczurami. Dziadostwa wytrzymałe. To ile biją nie jest na razie jeszcze pewne. Pamiętajcie, że jestem na końcówce życia. Więc jednak no. Ale okej, są tu czarne szczury, polne bestie. I widziałem ścierwojady. Jeśli naprawdę to jest ten zabójczo niebezpieczny las,
To ja chyba nie rozumiem tych wiśniaków. Nie, dobra, są tutaj dziki. Jeszcze mogę to zrozumieć. I znowu są jakieś zwłoki. Nie miałem się jak temu przyjrzeć, ale widziałem coś interesującego. W tych zwłokach jest jakieś ubranie. Czyli okej, mamy zwłoki z otwieraniem zamków, jeśli chodzi o zwój. I mamy zwłoki z ubraniem. Wiecie co? Chyba się cofnę. Przespać. Jak się prześpię, to będę mógł łatwiej coś walczyć. A co, co będzie przyjemniej, będzie mi z niektórymi... Co? A, dobra, młody ścierwo, ja tu już masz jakieś zwłoki tu leżą. No dobra. To ten, ja się idę przespać i zaraz tam zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Upolna jedna goda. Bo no... W końcu mamy tam zbieranie wszystkich trofeów, więc nie muszę się obawiać, że jakiegoś wroga pokonam za wcześnie. Okej, wracałem nagle jakieś... Inwazja dojrzałych polnych bestii. Jestem pewny, że to są jakieś zdarzenia losowe, które tu mogą się trafić. Okej. Mądra decyzja. Niczego tu nic nie ma. Coraz bardziej, naprawdę. Wydaje mi się, że są jakieś losowe zdarzenia, bo... To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się zdarza. W innej bramie raz atakowały te... wilki. Teraz tutaj polne bestie. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Trzy czy dwie? Że... Okej, tam jest trzecia. Młoda. Dobra. Więc jestem pewny naprawdę, że jakieś dziwne losowe zdarzenia się wydarzają. Dla mnie oczywiście to dobrze, darmowe żuwaczki. Ale tak. Ja jestem tu z powrotem z prawie pełnym paskiem HP-ków. Zapis 55. I ruszamy do boju. Zaczynając od szczurków, ścierwojadów. Na ścierwojady preferowałbym czy pole broniny ręczną, ale... Ale niech będzie i tak. Okej, okay, teraz zostałem dziobnięty, ale i tak nie ma problemu. Sobie przypomniałem moją starą strategię nabicie ścierwojadów. Która wygląda tak, patrzcie, cofacie się, kiedy już podniosi swój dziób. Szarży. Dwa ciosy, cofacie się. Czekacie na szarżę, kiedy podnosi dziób, znowu się cofacie, no i... Tak jesteście w stanie wykonać każdego ścierwojada prawie, że bez odnoszenia obrażeń. Nawet bez odnoszenia. U mnie jest trochę z tym gorzej, bo gram broń dwuręczną. A nie umiem grać dwuręczną, jak widzicie. W sensie... Walczyć daje radę, ale te uskoki i tym podobne potrafią być dla mnie trochę... problematyczne. Więc patrzcie, raz, dwa... Uskok, kiedy podnosi dziób, a będę chwilę wcześniej. O nie, najgorzej. No i teraz znowu będę musiał się leczyć. Kilku ścierwojadach, nie, to jest bez sensu. Nawet ostateczności mogę jeszcze zrobić coś takiego, żeby wziąć sobie te jakieś noże i inne takie słabe przebronie. Szkielety nie. Wiecie co? Zaryzykuję. To jest może głupie, ale zaryzykuję, spróbuję dzika pokonać. Jak to się nazywa bez otrzymywania obrażeń? Dziki, jeśli się nie mylę, działał bardzo podobnie do wilka. Albo nawet tak samo jak wilk, więc teoretycznie jest to bardzo proste. Pamiętam, czy działa też jak wilk, że wszystkie się zrzucają naraz. To było głupie. Po pierwsze przez samą głupotę, jaką jest sprowokowanie dzika na ten HP. A drugie, że... Nie wiem, co ja w ogóle tam narobiłem, zamiast walczyć z tym dzikiem. Ale tak, jest ich tam kilka i... I tak, i są, no. Najważniejsze jest tylko to, żeby się odsunąć. Potem jak już będzie... kowany.
Jeśli ma wyrobiony rytm, to może nawet machać prawo, lewo, żeby odbijać, ale ja nie mam zasięgu broni wyrobionej. Okej. Okay. Tak czy inaczej, wniosek jest następujący. Nasza broń jest za słaba. Albo to dziki mają za dużo HP i no, my nie trafiamy. Te 10% czy jak to tam jest. Tak czy inaczej, no. Powiedzmy, że starcie z dzikiem. Tu jeszcze raz może. No, jak mówiłem raz. Więc ja sobie to odpuszczę. Mam nadzieję, że dobrze sobie wczytałem. I muszę pomyśleć, skąd zarobić na skurowanie gadów. Potrzeba tam bardzo dużo. Na razie nie mam chyba niczego, co by mogło mi dać pieniądze. No, chyba nie mam. O, ciekawe. To nasza maksymalna mana to jest... A, okej, czyli tam to zaklęcie pewnie nas nie uleczy. Chyba zamiast się tak babrać z tym, lepiej byłoby po prostu... Byłby po prostu, nie wiem co. Procent tylko? Słabe strasznie. Ja chyba będę musiał sobie tu jakieś żarcie nagotować, jeśli mam się leczyć. Nie, tylko jakie? Ja tak poważnie, że pewnie szaszłyki ze szczura będę sobie nosił, bo mięso szczura i tak nikt nie chce. Dobra. Ale zanim to wszystko, to zrobię jeszcze jedną totalnie głupią rzecz. Okej, dziki by mnie nie zauważyły, ale zauważył mnie szczurek. Więc tak. Zanim zaczniemy robić coś normalniejszego, to chcę właśnie spróbować tam położyć, zakradać i tym podobne. I tak, obiecuję już przed następnym odcinkiem sobie zrobię szaszłyki ze szczurów, czy coś innego takiego, co będę mógł żreć. Jeszcze nie do końca co, ale coś na pewno. Jak z tego co widzę, da się tam jakoś dostać tak, żeby teoretycznie żaden dzik tego nie zauważył, więc... Próbować. Nie, zauważyli. Najbardziej mi o tym chodziło. Żeby zobaczyć, co to jest. Włókno cięciwe, pochodnie... Okej, okay, ta zbroja jest naprawdę niezła. Znacie najprzyjemniej to, co mamy. Fajne. Ale ze smutkiem stwierdzam, że na razie tego nie zdobędziemy. Bo jestem po prostu zbyt wielka lama. I w ogóle. Ale tak, głównie to, że jestem lama. Więc zamiast tego skupmy się na ważniejszych rzeczach. Czyli ja idę po prostu się wyleczyć. Jagódka. Jak mogło mi wcześniej nie zauważyć. Albo nie, zamiast ja idę się wyleczyć, na takie rzeczy przetestujmy coś. Jak skuteczna będzie ta magia na dzika? Okej, się sprowokuje, ja to wszystkie lecą. Ale dobra, warto widzieć, ile to będzie zadawać i tak dalej, więc spotkam się za chwilę, jak wpadnę na jakiś mądry pomysł na to, co zrobić. Kolejne losowe zdarzenie, jak widzicie. Chodziłem trochę po wszystkim. Tym razem mieliśmy do czynienia z takim kotoszczurów, z których można zdjąć skórę. Okej, to chyba pierwszy raz, kiedy widzę się... Kiedy spotykam się z czymś takim jak skóra kretoszczura. Ale tak czy inaczej ja mówię. No coś? Nie, dobra, to nasz kolega to jest Ezekiel. Więc no... Widzimy się, jak mówiłem, jak coś ciekawego znajdę. Okej, nie jestem może prawdziwie coś ciekawego wielce, ale... Znalazłem krótki łuk, który możemy nawet ubrać. Jej, coraz bardziej profesjonalnie wyglądamy. Aj, szkoda tylko, że nadal daleko temu do jakiegoś takiego super stanu. Będę mógł komfortowo się poruszać, polować na bebodztwa. Tak czy inaczej, no, jest łuk. Więc no, jej. No dobra, może nie znalazłem czegoś wielkiego, ale pasterz robi jakiś dziwny ruch, tak jakby... Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Okej, okay. Jak
żadną z ciał, ale jednak nic nie chcę. To ja dalej szukam, bo naprawdę nic nigdzie nie ma. O, roślinka. No cóż, powiem wam, że jeszcze nie znalazłem niczego ciekawego na tyle, ale tylko mała aktualizacja do tego, co tutaj robię. Stwierdziłem, że wyciągnę sobie tą telekinezę i będę szukał wszystkiego, co da się podnosić w wiosce. No, póki nie znajdę jakichś właśnie ważniejszych rzeczy do roboty, czy w ogóle czegoś do roboty, tak najłatwiej mówiąc, więc no. Macie aktualizację stanu bytu mojego i no, i w ogóle. A kiedy ten odcinek będzie kontynuowany, tak faktycznie będę kontynuował ten odcinek jakoś tak porządniej, to nie mam pojęcia. Znaczy wiecie co, dobra, jest 35 minut, to powiem tak, na tym skończę ten odcinek. Pomiędzy tym a następnym sobie po prostu pobiegam, pozbieram wszystko, co się da we wiosce z podłogi. Pogotuję żarcie i potem idziemy już na pewno poważne rzeczy, albo jeśli się nic nie uda, to robimy tego głównego questa. I być może się po prostu zdecyduję, kim chcę zostać. No to ten, trzymajcie się i hej.